Anna Kalinowicz, Sportywarki, jest z nami Grzegorz Joniak. Witaj. Witam. Pierwsza runda, twój zawodnik poddał się. Tak, przez duszenie za plecami. Jak długo się przygotowywałeś do tej walki? Znaczy ja cały czas jestem w treningu, to tak jak zawsze, nie? Powiedz mi, a kto ciebie taki w sposób szczególny wspierał? No wrzawa była obfitująca, wręcz można było na chwilę się jakby przenieść się na stadion, gdzie grają piłkarze, bo tutaj doping no dopisał. No przede wszystkim trenerzy, koledzy z maty, znajomi. A jak ci się trenuje w klubie? Z kim najchętniej sparujesz? Masz jakichś takich ulubionych swoich partnerów? Tak, z bratem. Tam, ze wszystkimi tak samo, taka sama atmosfera bardzo fajna. No i Joniak tutaj jest taką, można powiedzieć, marką, jeżeli chodzi o Bieleckie, jeżeli chodzi o te rejony tutaj dolnośląskie. Tak. A powiedz mi, jaką widzisz przyszłość i gdzie sięgasz? Kto jest takim twoim idolem, do którego zmierzasz? Znaczy nie wiem, trzeba po prostu trenować, iść do przodu cały czas. Czy zwycięstwo Tymka tutaj w Federacji FEN jest takim motorem napędowym, że Tymek pokazał wam, że można, że da się, że warto w tym kierunku iść? Tak, bardzo fajnie, to wzór dla wszystkich, nie? I do tego wzoru, rozumiem, będziesz konsekwentnie pracą zmierzał. Tak, jest brać z kogo przykład. Jeżeli chodzi o federację, Bebson Arena 3, włodarze chyba starają się zadbać o was na najwyższym poziomie. Tak, jak najlepiej, chcą dla nas i bardzo fajnie wszystko wyszło. Sławomir też Grabowski oczywiście wspiera was tutaj nie tylko na co dzień, tylko właśnie dzięki temu, że organizuje tę galę. Daje wam możliwość pokazania się, daje wam możliwość walki, co jest bardzo ważne oprócz tego warsztatu, oprócz tych godzin przerobionych, które na macie spędzacie. To, żeby wejść do ringu, to, żeby wejść do tej prawdziwej walki, to jest też bardzo ważne. Tak, przede wszystkim to jest bardzo duża szansa dla nas. No ja życzę tobie po tym zwycięstwu, żeby dostrzeżono twoją osobę, pokazałeś to, że można, że da się, także samych sukcesów. Komu z tego miejsca chciałbyś podziękować? Sponsorom? Komu chciałbyś podziękować? Kto ciebie wspiera tak naprawdę w tej drodze do sukcesu? Tak, sponsorom, trenerom przede wszystkim, bo jakby nie oni, to byśmy nic nie osiągnęli praktycznie. No i znajomy z maty, kolegą z maty, przy których możemy się rozwijać. A kto ze sponsorów jest takim znaczącym, kto w jakimś takim większym stopniu ciebie wspiera? Wiadomo, że można ich wymieniać. A z tych głównych sponsorów? Jan Stachowski, Piotr Kadomski. No i nasz trener Sławomir Jerzy Grabowski. No i te osoby serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Jeżeli kogoś jeszcze, wiadomo, jesteś zmęczony po walce, nie wymieniłeś, również ich pozdrawiamy i wszystkiego dobrego dla ciebie. Dziękuję.